Cześć dzień dobry! Dzisiaj na luźno, bez garniaczka opowiem Wam, jak to się stało, że zacząłem zarabiać więcej pieniędzy, że przyszedł taki moment w życiu, że pojawiły się wyższe kwoty. Ja zawsze miałem ambicje na początku studiów i gdzieś tam w środku studiów, żeby w przyszłości tam były wiadomo inne ceny, bo to był już kawał lat temu, bo dzisiaj mam trzydziechę na karku, ale e, miałem marzenie i ambicje zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie, tak na czysto, żeby to gdzieś tam funkcjonowało i to był mój cel. Tylko jak otworzyłem firmę, to ten cel bardzo szybko się zmaterializował, bo gdzieś po trzech miesiącach my już zarabialiśmy koło dychę z klientów. Wtedy to było brutto, nie netto, ale powiedzmy, że już bardzo szybko złapaliśmy tą skalę. Okazało się, że to nie jest wcale takie trudne. Wcześniej jeszcze zarabiałem sporo na kryptowalutach, dużo większe kwoty, więc jak na krypto potrafiłem 20 tysięcy w miesiąc zarobić, no to te 10 tysięcy wydawało mi się wtedy takie bardzo. Realne, namacalne i do tego gdzieś tam dążyłem sobie. E, I słuchajcie, i co się zadziało później w, w, w moim życiu. E, przez długi czas, przez pierwszy rok prowadzenia firmy, czy tam przez, pół, przez może przez pół roku. R pół roku, czy półtora, chyba pół roku. Siedziałem sobie, e, w domu rodzinnym, czytałem książkę. Pamiętam, że miałem wyjechać na święta w góry. I czytałem książkę Basi Piasek Salesgate. Tam różne opinie są o tej książce. Jedni ja mówią, że fajna, drugi, że, że nie fajna, ale mi się bardzo podobała, bo była gdzieś tam w tematyce marketingowej mojej i troszkę mindset taki, jaki mi odpowiada. I zacząłem sobie myśleć: kurde, przecież to wszystko jest namacalne, proste do nauczenia. To, co ona tłumaczy w tych wszystkich zagadnieniach, że. Działa taka metoda sprzedaży, że działa taka metoda, że to można robić w ten sposób i tak sobie myślę, że przecież ja to wszystko jestem w stanie się nauczyć w ciągu dwóch lat. I wtedy urodziła się na taka na żaróweczka nad głową, że przecież ja mogę zarabiać 30 tysięcy, a nie 10, nie? Wtedy bardziej mi chodziło o wygenerowanie takiego przychodu w firmie, bo tam wiadomo, wspólnicy, jacyś, jakieś pensje dla ludzi czy coś, jakieś zlecanie i tak dalej, ale chodziło mi o samą kwotę, żeby głowa się przyzwyczaiła do takich dużych pieniędzy. Nie? I E, doszedłem do tego pewnie gdzieś koło dwóch lat pracy, e, nam to zajęło, żeby to tak sobie gdzieś tam ogarnąć, zacząłem więcej wiedzieć o podatkach, zacząłem więcej wiedzieć o marketingu, bardzo dużo się dalej szkoliłem, czytałem różne rzeczy, e, bardzo... No, ciężko zasuwałem. Czułem, że ten wiek, który wtedy miałem, to był taki wiek, gdzie pozwalał mi na dużo więcej niż dzisiaj, bo dzisiaj sobie już niektóre rzeczy dawkuję, e, bardziej o siebie dbam, bardziej gdzieś tam myślę o swoim organizmie, mentalu, zdrowiu i takich rzeczach pobocznych. A wtedy to było tylko zasuwanie, 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 nie? Ale wiedziałem, że to jest ten wiek, że mogę to robić, że, że kiedy, jak nie teraz. E, I doszedłem do tej kwoty. I potem sobie pomyślałem, jest 3DH, zróbmy stówę. No i, i cały czas zmierzam do tego w tym odcinku, że Ty musisz sobie rozłożyć taki timeline. Timeline, gdzie Twój cel będzie na 3 lata, na 5 lat, na 10 lat, na przykład. To jest taki przykład. Ja planę 10 nie też mam, ale chcę je zrealizować w 5 lat bardziej, ale myślę, że po prostu sobie gdzieś je rozkładam. I mój termostat finansowy... Bo tam wiadomo, że będzie inflacja i takie rzeczy, i że ta wartość pieniądza będzie spadać i to wszystko się będzie zmieniać. Ale e, moim gdzieś tam takim celem docelowym jest zarabiać milion miesięcznie. Być może jak zarobię ten milion miesięcznie, to będę miał marzenia, żeby robić pięć. No bo to jest bez końca ta historia, ale to też jest dobre, żeby się nie zatrzymywać, tylko cały czas zwiększać sobie pułap zwiększać sobie cele, bo w życiu chodzi o to, żeby mieć cele, ambicje, żeby cały czas sobie podnosić poprzeczkę, żeby się nie zastać w miejscu, bo to też nie jest dla nas dobre. Nawet jeżeli osiągnęliśmy już spektakularne wyniki, to podnoszenie sobie poprzeczki i dawanie coraz ambitniejszych celów również będzie dla nas bardzo korzystne, e, dla mentalu, dla, dla tego, że mamy się czymś zająć zawodowo, że to już wszystko nie pracuje samo, ale też coś tam dbamy, uczymy się, rozwijamy. My jako ludzie zmieniamy mindset i tego typu rzeczy, ale no i, no, no, i taki plan sobie dałem gdzieś tam do czterdziestki, ale myślę, że do trzydziestki piątki będę w stanie go wykonać. No nie zostało Bóg wie ile czasu, bo to jest 5 lat, ale <laughs> myślę, że jest to realne, nie? że że z internetu da się zarabiać takie pieniądze i moi koledzy branżowi tu to, to udowadniają, więc myślę, że damy sobie radę, bo to jest tam 12 baniek rocznie. To też nie jest, Bóg wie, jak spektakularna liczba, nie? Więc myślę, że mając moją wiedzę, moją mądrość, kontakty, którymi się otaczam, Kwestia czasu, nie? Rozkładam sobie to, co prawda, daję sobie maksymalnie 10 lat, żeby nie mieć takiej maksymalnej presji, żeby sobie spokojnie dziubać, ale daję sobie taki czas, myślę, że wykonam to w 5 lat, ale taki sobie gdzieś ten czas dałem, tak? W tej chwili jestem na poziomie tak sześciocyfrowych zarobków w firmie i co Wam powiem, dochodziłem do tego też z 5 lat pracy, bo mamy listopad, końcówka listopada to jest pięciolecie odkąd zacząłem działalność gospodarczą, więc tak symbolicznie fajnie, że to się już parę miesięcy wcześniej wydarzyło, że na pięciolecie firmy są te sześciocyfrowe kwoty. I co ja bym chciał Ci tutaj e, powiedzieć? Na, najważniejszą rzeczą, kiedy już nauczysz się zarabiać, czyli dojdziesz do 30 na przykład tysięcy albo 20, to nie są już twarde skille, kompetencje, które ty zdobędziesz z rynku, tylko mindset, myślenie o kwotach, które wołasz od klientów, zbijanie różnych obiekcji, które masz w głowie odnośnie cennika. E, zawsze możesz wziąć za coś trzy razy drożej niż konkurencja i nic się nie stanie. To, że ktoś ma taniej, nie znaczy, że ludzie pójdą do niego. Buduj markę osobistą, buduj jakiś autorytet w sieci i dzięki temu ci ludzie będą w stanie wydawać dużo więcej u Ciebie za często komplementarne, podobne usługi co do konkurencji. Więc tym się kompletnie nie przejmuj. I musisz, bo ja widzę to po kolegach różnych, że mają różne blokady, że nie podniosę ceny, bo coś tam. Nie podniosę ceny, bo odejdą klienci. Nie zrobię czegoś tam, bo się wydarzy coś złego. I to są takie wewnętrzne przekonania, które mamy i ja zauważyłem, że to jest tylko jakaś taka rzeczywistość zamknięta w głowie tego człowieka, a życie tak nie wygląda, że ja sobie bardzo szybko, jak doszedłem do tej stówki, to bardzo szybko sobie przedstawiłem mindset, a dlaczego nie 200, dlaczego nie 200. Co prawda najgorsze było to w tym wszystkim, że jak zrealizowałem ten cel pięcioletni, to cieszyłem się z tego jeden dzień, może. Żyłem w takiej euforii jeden dzień, a potem zaraz wróciła ta rzeczywistość, że człowiek chce więcej, że człowiek chce ambitniej, że człowiek chce lepiej. E, więc e, prawda jest taka, że nas jara droga, którą my przebywamy jako przedsiębiorcy, a bardzo rzadko jara nas cel, który osiągniemy. Więc możesz się mocno rozczarować, kiedy masz jakiś cel, ty go spełnisz, i okaże się, że zaraz chcesz coś więcej, jeszcze. E, ważne też, żeby sobie specjalnie nie podnosić standardu życia, zwiększając te zarobki, bo e, ja sobie żyję normalnie gdzieś tam, nie, nie, nie emanuję tym wszystkim, emanuję czy no nie pokazuję tego jakoś specjalnie. Na razie, przynajmniej e, się staram nad tym wszystko panować, kontrolować. Ale e, chodzi o to, że to jest wszystko mental. Jak zaczniesz sobie tym, nad tym mentalem pracować z różnymi osobami, na jakieś terapie, coacha i takie różne rzeczy możesz sobie robić, ja zachęcam Cię, żeby rozmawiać z różnymi ludźmi mądrymi, którzy zarabiają więcej, często od Ciebie, szczególnie oni ci dadzą najlepsze rady. Czyli ludzie, którzy są tam, gdzie Ty byś chciał być. Dlatego chodź na różne eventy i spotykaj takich ludzi, rozmawiaj z nimi, bo oni ci dadzą bardzo cenny know-how, że możecie gdzieś tam coś zatrybić i, i stwierdzisz: Kurde, można to zrobić łatwiej, można to zrobić szybciej, można to zrobić lepiej. I, I to bym ci polecał, ale jak już nabędziesz twarde kompetencje, że umiesz coś robić, tak jak ja my świadczymy usługi reklamowe, czyli umiemy już ustawiać reklamy, to zamiast oglądać setny kurs o reklamie, Popracuj tutaj nad Łepetyną, Zastanów się, co można tutaj zrobić. Pomyśleć nad firmą, a nie e, fir pracować nad firmą, a nie w firmie. E, spojrzeć na wszystko z takiej wysokiej perspektywy, tak jakbyś patrzył z drona i pomyśleć, co można w tej organizacji usprawnić, żeby ona nagle wystrzeliła razy dwa. Co może się wydarzyć, co powinno się zadziać, bo na przykład ludzie, którzy mają chore dzieci i zbierają pieniądze na operację, oni często nie mają żadnego backgroundu biznesowego, a są w stanie w krótkim czasie nagle zebrać zbiórkę, bo robią dla tego dziecka wszystko, tak? I ty pomyśl sobie o swoim biznesie, że jesteś w jakiejś czarnej sytuacji, że masz słaby scenariusz, że potrzebujesz szybko wygenerować kasę. Ja taką presję miałem raz yy, w życiu, że musiałem bardzo szybko, bardzo dużo. I to mi bardzo pomogło finansowo, wszedłem na całkowicie inny level I, 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 i zastanów się o takich rzeczach, że spróbuj wcielić się w rolę tej matki, tego dziecka, które cierpi na, nie, na taką chorobę, która wymaga milionowej operacji. I pomyśl jako przedsiębiorca, co musiałoby się stać, żebyś ty w trzy miesiące zarobił milion złotych. Ja nie mówię, że ty to zarobisz, ale samomyślenie w tych kategoriach ten, ten mindset, ten mental, ustawienie tego wszystkiego, tych programów sprawi, że zaczniesz zdawać sobie sprawę, że Twoje ceny są, że z Twoimi cenami w biznesie to jest nieosiągalne, nierealne, że ilość klientów, których musisz pozyskać, żeby zarobić ten milion, jest nierealny, że musisz mieć dużo wyższą skalę. I wiele takich aspektów zaczniesz myśleć takimi skalami, że trzeba zmienić model biznesowy, że trzeba pozyskać więcej klientów. A żeby pozyskać więcej klientów, to może więcej na reklamę, a może zorganizować webinar, żeby dotrzeć do kilkuset przedsiębiorców na raz. A może trzeba jeszcze wynaleźć, zbudować w ofercie nowy produkt, nową usługę. A może trzeba zatrudnić świetne osoby, które będą pracować w firmie, a ty zajmiesz się tym właśnie finansami zarządzaniem i tego typu rzeczami, czyli bardzo dużo na tym etapie high, na tym wysokim poziomie, to głowa pracuje, tak, wszystko zależy od głowy. Ja sobie spokojnie wiem, że swoje cele biznesowe zawsze zrealizuję, tylko potrzebuję czasu. Ja jestem bardzo cierpliwy. I mogę do tego miliona miesięcznie dochodzić kilkanaście lat. Nad jaką się zdewaluuję pod wpływem inflacji, no to będę zarabiał dwa miliony najwyżej, nie? Ale chodzi o tą wartość, że ja to po prostu osiągnę w tej perspektywie tam kilkunastu lat czy dziesięciu, ale ja sobie to ciężką pracą przetyram, bo codziennie jestem nauczony etosu pracy, że masz cel i kroczek po kroczku, kroczek po kroczku, kroczek po kroczku. Małymi step by step, step by step, robić słuszne rzeczy, ale bardzo ważne jest też, żeby się uczyć, bo mm, przynajmniej w jakimś tam stopniu rozwijać kursy, książki i takie rzeczy. Bo są, znam przedsiębiorców, którzy prowadzą 25 lat biznes i nie mają kasy. To jest najgorsze, co można zrobić. Ty w tym biznesie masz progresować z roku na rok, masz pchać do przodu ten swój, swoją głowę, masz być lepszy w wielu aspektach. Jak będziesz lepszy, będziesz stawał się lepszy, to będziesz miał lepsze wyniki, a oni często mają do dupy wyniki, bo stoją w miejscu pod kątem rozwoju. Jeżeli oni się nie rozwijają, nie uczą nowych rzeczy... To jak mają lepiej negocjować, jak mają lepiej pozyskiwać klientów, jak mają robić lepszy marketing, jak mają zwiększać, nie wiem, zrobić lepszą obsługę klienta. Ich firmy w tych wszystkich aspektach leżą, bo oni się nie rozwijają jako właściciele tych firm. Często dłubią sami przy tych firmach. Gdzieś tam nie są w stanie zaufać innym ludziom, bla, 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 bla. i to im się ciągle wysypuje, są nieufni, e, mają przekonanie, że ktoś ich chce oszukać, że to jest złe, tamto jest złe, że tacy są kontrahenci, że rynek jest zły, że jest kryzys, oni potrafią wierzyć przez lata, że jest kryzys i firmy im stoją w miejscu, bo jest kryzys. No to dlaczego moja firma co roku rośnie, mimo że jesteśmy w maksymalnym kryzysie? No w tej chwili jest kryzys, no umówmy się, jesteśmy w kryzysie. Jeszcze po, po pandemicznym, nie? I jesteśmy w dołku. Wiele agencji reklamowych idzie w dół, a moja idzie w górę. Więc to wszystko to jest to, w jaki sposób ty myślisz o sobie i swojej firmie. Bo te pieniądze duże, ty spokojnie sobie do nich dojdziesz. Tylko to trzeba tej cierpliwości, tej zaradności biznesowej. Jak poprowadzisz tysiąc rozmów telefonicznych, to będziesz lepszym rozmówcą, będziesz lepiej negocjował, będziesz być może bardziej wrażliwy, empatyczny, bardziej konkretny, będziesz skuteczniejszy w tych rozmowach telefonicznych. Jak napiszesz, wyślesz 500 razy newsletter to będziesz skuteczniejszy w sprzedaży newsletterowej jak ustawisz 200 razy reklamę to będziesz lepszy niż na początku czyli ty musisz dokonywać progresu i to będzie sobie tak bach 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 do góry szło i mierz wysoko mierz bardzo ambitnie bo problem, ja miałem przez długi czas właśnie, że marzyłem o tych 10 tysiącach, a to jest za mało. Miesz od razu ambitnie na dużo, dużo więcej i to wtedy będzie się fajnie e, działo w Twoim życiu, nie? Że to wszystko będzie, że tak powiem, e, się układać, kiedy Ty zaczniesz w to wszystko wierzyć, e, będziesz pozytywnie otwarty do życia, pozytywnie nastawiony do ludzi, do poznawania. Polecam Ci, u mnie serdecznie teraz działa w biznesie taki rozwój eventowy, że sobie pojeżdżę, wygłaszam prelekcje, popoznaję ludzi, dotrę innymi zasięgami, pokrosuję się z jakimiś innymi twórcami. To mi daje takie fajne spełnienie i też y, możliwość skalowania firmy i, i na wielu przestrzeniach, ale też stawianie sobie bardzo odważnych wyzwań. Zobaczcie, ja w tym roku zrobiłem wyzwanie nagraj przez cały rok jeden film dziennie. I mamy już y, połowę listopada, codziennie dodawałem film. Bardzo mnie to wyeksploatowało, bardzo mnie to zmęczyło. Momentami czułem się fatalnie, momentami miałem naprawdę zwały, totalne. Ale wiesz, co się z tym wszystkim stało, że ja czuję teraz satysfakcję, że ja po prostu ten progres zbudowałem, osiągnąłem, e, że to zaowocowało na jakieś rezultaty, wyniki. I nawet jak przyjdzie gorszy okres w firmie, bo taki się zawsze wydarza co, co parę tam miesięcy, to ja już jestem na to nastawiony, gotowy mentalnie, spokojnie, cierpliwie sobie będę siedział. Herbatkę pił e, i czekał na przyszłe wzrosty, także to idzie często falami, że mamy albo masowe odejścia, albo masowe wzrosty, że przychodzą cały czas nowi klienci. E, w tej chwili jesteśmy w takim okresie umiarkowanym. Wiadomo, ten kryzys nas, nas troszkę blokuje, ale mamy tą dźwignię cenową dźwignię marketingową, że ja mam duże zasięgi gdzieś tam medialne, że ten TikTok mi wystrzelił, że cały czas się reklamujemy płatnie, że sprzedajemy kursy, to ten zasięg i moja buźka jest coraz bardziej rozpoznawalna, więc to za zaczynają się zgłaszać coraz większe firmy, zaczyna to fajniej, coraz fajniej Wyglądać. Z tym Cię zostawiam. Jeżeli chcesz, abym robił dla Ciebie marketing, zadzwoń do mnie na 602727263 lub kliknij link poniżej. darmowa rozmowa.pl. Widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik, cześć.